teraz wymyśliliśmy z Filipem, wiesz? Jaki? No ale ty też jesteś nam potrzebny. Co trzech, to nie dwóch. No dobra, no ale mów, o co chodzi? Będziemy robić dużą kasę. I niby legalnie, ale tak trochę nielegalnie. Ale co to znaczy niby legalnie, ale nielegalnie? No bo słuchaj, jak zarobiliśmy na tych przetworach Filipa, to postanowiliśmy wybudować taki budynek, wiesz? Wiesz, tam takie tam parę pięter tam za lasem przy ulicy głównej. No i dobra, no i co z nim? No i to z nim, że słuchaj, tam robimy podwieszane sufity. W sufitach jest pełno rur najróżniejszych. I teraz tak, Filip będzie udawał inspektora, który ma odebrać budynek, tak? Ma podpisać papiery, że budynek jest oddany do użytku. No dobra, no Filip jest inspektorem. Ja jestem właścicielem budynku. No. I? No i słuchaj, i teraz tak. Ja jako właściciel budynku chcę, żeby ten budynek został oddany do użytku. Ale ty jesteś teraz, uwaga, panem z sanepidu, który przychodzi i mówi, że nie odda do użytku, dopóki te rury nie zostaną wyczyszczone i umyte z pyłu. No i jaki to jest biznes? O co w tym chodzi? No chodzi w tym o to, że robimy tak. Pan z sanepidu nie chce podpisać dokumentów. Ja wtedy muszę wynająć firmę sprzątającą, która wejdzie i zacznie te rury czyścić. No i wtedy inspektor przyjdzie, podpisze papiurek i budynek zostanie zaakceptowany. Ale jest tutaj haczyk, bo jak już wszystko będzie dobrze, firma sprzątająca przyjdzie, zacznie sprzątać, to nie możemy dopuścić do tego, żeby oni to wysprzątali. Więc my wtedy przebieramy się za ekipę budowlańców i wchodzimy z ciężkim sprzętem. Piłujemy, szlifujemy ściany, tynkujemy, kładziemy wykładziny w tym czasie, co ekipa sprząta. No dobra, no i co? No oni sobie sprzątają, a my robimy dalej. No właśnie, o to chodzi. Oni posprzątają, a za 2-3 godziny cały ten kurz z naszej roboty znowu osadza się na rurach. Wtedy przychodzi inspektor, nie zalicza porządku i robota idzie od nowa. Wtedy firma już nie może wytrzymać, nie daje rady i mówi, że zrywa umowę. Oczywiście w umowie jest kara umowna. Także firma nam płaci, bo nie wywiązała się z umowy. Szukamy nowych frajerów, oni przyjeżdżają, robią to samo, my robimy kurz, pył, oni nie dają rady, kara umowna, ciach. No i tak myślę, że 3-4 tysiące takiej kary raz w tygodniu, no to mamy 12 tysięcy. I co? Pasuje? No nie, no pomysł jest dobry, no. Tylko skąd ty tyle ekip weźmiesz? A no widzisz, ogłaszamy przetarg i będą przyjeżdżać z całej Polski. Wchodzę w to. No i widzisz, z tobą to się dobrze negocjuje. Dobra, idę po Filipa, opracujemy plan i szukamy firm sprzątających. To cześć!